Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Rakieta NASA Apollo Saturn 5, tak nazywa się po polsku ten zestaw. W końcu wleciała na mój kanał i jest to naprawdę ogromny zestaw. Ten kosmiczny kolos katalogowo kosztuje 530 zł bez grosza i zawiera aż 1969 elementów, więc naprawdę mamy tutaj bardzo dobry stosunek ilości klocków do ceny. I tak szczerze mówiąc, jak pewnie pamiętacie, ja ten zestaw pokazywałem w holu z Alto i zestaw na ten moment z Alto wyleciał, to znaczy na moment nagrywania, może on już wrócił, bo była bardzo dobra promocja. Więc jeśli go nie ma teraz, to poczekajcie, pewnie wróci, bo jest naprawdę wart uwagi, to jest zestaw, który jest bardzo duży. Teraz jak go widzicie, tak w pudełku, a jeszcze większy jest w momencie, kiedy go złożymy, bo tutaj możecie zobaczyć, że jego kompletna długość, czy też wysokość, w zależności jak go ustawimy, wynosi aż 100 cm. To jest naprawdę potężny set. No i jak pewnie możecie kojarzyć, to jest reedycja tego zestawu, dlatego że to jest zestaw serii LEGO Ideas i tutaj możecie zobaczyć, że to jest numer 17. Ten zestaw był dość długo w sprzedaży, wyszedł z tej sprzedaży i nagle ludzie zapragnęli go kupować jeszcze mocniej, więc LEGO stwierdziło, ok, wróćmy z tym zestawem do sprzedaży, bo ludzie go pragną. Tutaj też możecie zobaczyć lądownik w takiej mikrowersji, czy nawet nanowersji, więc całkiem dobrze to wygląda, a z drugiej strony mamy, o, trochę odsunę pudełko i mamy tutaj pokazane wszystkie moduły, jest ich 5, mamy tutaj też taką fajną grafikę z informacjami o lądowaniu na Księżycu, no i o informacje o programie LEGO Ideas, który oczywiście dobrze znacie, czyli robicie projekt, jeśli on zbierze 10 tysięcy głosów, LEGO może ten zestaw wydać po jakichś tam modyfikacjach. Pora naciąć plomby i zajrzeć do pudełka. A w pudełku cała masa woreczków z klockami, oczywiście one są ponumerowane. Najwyższy numer to numer 12, więc budowania będzie naprawdę sporo. No i z tego co widzę, mamy tutaj bardzo dużo nadruków, czy te wszystkie napisy, czy flagi Stanów Zjednoczonych, czy tak jak możecie zobaczyć tutaj na przykład ten włas, który jest na lądowniku, czy też ten klocek z flagą amerykańską, która została wbita w powierzchnię Księżyca. Naprawdę super sprawa. Lubię, kiedy dostajemy tyle nadruków i na ten moment widzę, że chyba tutaj nie ma naklejek. Mamy też naprawdę świetnie wydane instrukcję, to tak sprawia wrażenie, jakby to były jakieś tajne akta NASA. Tutaj zobaczcie, mamy Saturn V Building Instructions. Naprawdę wygląda to niesamowicie. No i z tyłu też informacja o programie Ideas. Ja na razie nie otwieram tej instrukcji, pokażę ją wam później, bo jak to najczęściej bywa w serii LEGO Ideas, mamy tam też kilka informacji o osobie, która go zaprojektowała, też o osobie, która ze strony LEGO to później przeprojektowała, no i też jakieś takie smaczki tam się pojawiają, czasem wywiady i tak dalej. Zabieram się za budowę, bo naprawdę ten zestaw mnie intryguje. Chcę już zobaczyć go na żywo ponownie, bo miałem go okazję widzieć u Mega Space Fightera, a teraz będzie gościł też u mnie w domu. W sensie ten zestaw, nie Mega Space Fighter, w sumie dawno go u mnie nie było. Całe szczęście, że mój blat do nagrywania recenzji jest szerszy aniżeli 1 metr, bo dzięki temu Saturn tutaj się zmieścił. On jest ustawiany na takich podpórkach ekspozycyjnych, one szczerze mówiąc jakoś tak wyglądają bez kompletnego szału, ale sam model i ten jego metr długości to jest naprawdę cudo. Budowa też przebiega bardzo sprawnie, bo mamy tutaj co prawda często powielenie schematu jakiegoś budowania razy 2 lub 4, ale wydaje mi się, że przez to, że mamy też ograniczoną paletę barw, to dzięki temu ten model bardzo szybko rośnie w oczach i wydaje mi się, że to jest duży zestaw, bo liczy niespełna 2000 elementów, który budowałem po prostu najszybciej, bo to idzie naprawdę jak z automatu. Za chwilkę oczywiście pokażę wam te wszystkie moduły, które możemy sobie podczepiać. Z przodu też widzicie lądownik i też tą szalupę, która umożliwia wodowanie w momencie powrotu ekipy na ziemię. No dobra, nie ma co gadać, po prostu odepnę te wszystkie moduły, pokażę wam mniej więcej od czego one są, do czego one służyły i będziemy sobie to wszystko oglądać z bliska. Tak patrzę sobie na tę konstrukcję i na pierwszy rzut oka można myśleć, że to są jakieś silosy, chłodnie kominowe albo nie wiadomo co jeszcze. Ogólnie rzecz biorąc, tych modułów mamy 5. Ten i ten to są moduły, które służą za start i tak na dobrą sprawę one są odpowiedzialne za to, żeby ta rakieta wystrzeliła. One później oczywiście sobie odpadają gdzieś tam po drodze. No i są po prostu oznaczone jako moduły startowe, pierwszy, drugi i trzeci. Tutaj z kolei mamy taki ten, czwarty od lewej albo drugi od prawej, jak to woli. To jest moduł, w którym powinien znaleźć się ten oto lądownik księżycowy. Można go sobie tam schować, natomiast to są po prostu takie dwie połówki, które łączymy przy użyciu tego modułu wraz z tym ostatnim modułem. No a jeśli chodzi o
ten moduł to jest taki moduł potrójny, bo mamy tam, szczerze mówiąc, i część serwisową, i też część dowodzenia, i też część taką, powiedzmy, ratunkową, więc niby modułów 5, a tak naprawdę o 2 więcej, bo aż 7, no ale rozkładanie tego na czynniki pierwsze raczej by sensu nie miało. Co do wyglądu tego wszystkiego, warto też wskazać jedną bardzo, bardzo istotną rzecz. Nie ma tutaj nadruków. Wszystkie rzeczy, które widzicie, jeśli chodzi o te litery, czy flagi amerykańskie i tak dalej, to są nadruki. Ogromny plus, bo naprawdę duży zestaw, w cenie też myślę bardzo atrakcyjnej, gdzie dostajemy same nadruki. To jest totalny sztos. Ja wam też to wszystko pokażę, jak to wygląda z bliska, bo myślę, że też was to może interesować. Weźmy sobie w takim razie ten pierwszy moduł. On nie jest z każdej strony taki sam. Tutaj mamy nieco inne wykończenie. O, tylko muszę to bardziej dopiąć, bo te round bricki tutaj troszeczkę się obracają. Mamy tutaj bardzo fajne te skosy z flagami amerykańskimi. Tutaj oczywiście mamy litery USA, więc możemy sobie, no nie wiem, coś innego też z tego poukładać, jeśli mamy takie pragnienie. Co do tego, jak to zostało wykonane od tej strony, bardzo fajnie to wygląda. Mamy tutaj element, który najczęściej jest taką wielką drewnianą michą, a w tym wypadku oczywiście służy za odrzut. Całkiem dobrze to jest wykończone. Mamy tutaj też te elementy, które pojawiają się na przykład w pociągach. One służą tutaj za takie łączniki. No i jeśli chodzi o to, jak łączymy ten segment z kolejnym, mamy oczywiście tutaj zaczepy i możemy sobie dzięki nim przypiąć oczywiście ten moduł numer 2, który wygląda następująco. Tutaj też mamy kolejne silniki, już nieco mniejsze niż w tym module pierwszym. Tutaj z kolei mamy tile z napisami United States i one też pojawiają się razy 4. Dodatkowo też taki tile z bardzo fajnym takim nadrukiem czarnych pasków. Szkoda, że tylko jeden. Chciałbym ich zdecydowanie więcej. No i tutaj też mamy oczywiście system uchwytów do przyczepienia kolejnego modułu. Tutaj niestety mamy tylko jeden silnik, więc zdecydowanie najmniejszy z tych modułów odrzutowych. Tutaj też nie mamy żadnych nadruków. No i tutaj mamy też oczywiście miejsce, gdzie będziemy sobie spinać to wykończenie naszej rakiety. I ten moduł prawie najwyższy, no to są po prostu takie dwie połówki. Tutaj możemy schować lądownik, przypiąć do tego modułu i oczywiście zwieńczyć tą, nazwijmy to taką iglicą, która też została, myślę, całkiem przyjemnie wykonana. Jak tak się na to patrzy, po tym podziale można twierdzić, że wcale tutaj nie ma 2000 klocków, ale uwierzcie, naprawdę są. Jak weźmiecie do ręki ten model, zobaczycie imponujący metrowy rozmiar, to naprawdę będziecie sami go chcieli chętnie podziwiać. W zestawie znalazły się również takie dwie miniaturowe konstrukcje. Po lewej lądownik księżycowy, a po prawej mamy tą taką szalupę, ten moduł taki właśnie ratunkowy, gdzie oczywiście już po powrocie z księżyca ekipa mogła sobie wodować. Co do samego lądownika, myślę, że tutaj warto zwrócić uwagę na ładnie zadrukowany włas. Mamy też 3 nanofigurki kosmonautów, a właściwie nawet 4, bo jedna jest zapasowa. I na tajlu 1x2, tym transparentnym, mamy nadrukowaną amerykańską flagę. Jeśli chcecie zobaczyć, jak lądownik wygląda z pozostałych stron, no to właśnie macie okazję. Naprawdę całkiem to sympatycznie wygląda. No a ta szalupa, szczerze mówiąc, jakoś tak może bez szału, ale warto też odnotować, całkiem sensowny nadruk i wydaje mi się, że też ten element może być użyty na wiele sposobów. Jak to w przypadku serii Ideas bywa, mamy tutaj też instrukcję, która jest absolutnym sztosem. Sama okładka już może się podobać, bo macie wrażenie, że właśnie w waszych rękach znajduje się, wiecie, jakieś takie tajne akta kosmicznej agencji. Mamy tutaj całą masę zdjęć z tego, jak wyglądał start modelu, który dzisiaj mogliście zobaczyć. Mamy tutaj też tą rozpiskę poszczególnych modułów. Możecie się dowiedzieć, za co one odpowiadają. Tutaj to też są wszystkie istotne informacje, jak wyglądała cała operacja Apollo. No i tutaj też możecie już zobaczyć w bardzo klimatycznych zdjęciach twórców tego zestawu. To jest naprawdę świetne, uwielbiam takie smaczki i ta instrukcja jest po prostu taką ozdobą kolekcji instrukcji. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. Powiem wprost, żałuję, że nie wziąłem się za Saturna w momencie jego pierwotnej części dystrybucji i dopiero zrobiłem to w momencie, kiedy on wrócił do sprzedaży pod nowym numerem katalogowym. To jest zestaw absolutnie obłędny, to jest zestaw, który będzie ozdobą niejednej półki, no który po prostu jest w stanie zaimponować każdemu, nie tylko osobie, która jara się klockami, czy jara się jakimiś takimi kosmicznymi eskapadami. To jest zestaw, który jest po prostu takim półkowym killerem. Kładziecie go gdzieś i wszyscy, którzy będą obok niego przechodzić, będą po pierwsze się zastanawiać, to naprawdę jest z klocków, a po drugie, wow,
jakie to jest dobre. To jest naprawdę świetny set. Stosunek ceny do zawartości też wypada bardzo dobrze i grzechem jest nie mieć Saturna w swojej kolekcji. Naprawdę, uwierzcie, ja tutaj nawet nie jestem w stanie doszukać się jakichś wad. To jest po prostu killer, totalnie dobry i udany model. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!